witam z kolejnym odcinkiem na moim kanale. I dziś słuchajcie znowu Seria jeździ z Dominikiem. No i dobra, znowu nie ruszyliśmy, bo nie można z zamkniętymi oczami. W każdym razie odcinek ostatni wam się znowu podobał. Nagrałem już najdroższe jedzenie z fast foodów. Nagrałem najtańsze jedzenie z fast foodów, więc przyszedł czas na to, żeby zaangażować was. Wczoraj na moim Instagramie, na którego serdecznie zapraszam, pojawiła się ankieta, w której mogliście mi wysyłać wasze ulubione jedzenie z fast foodów. No i wybrałem kilka ciekawych opcji i dzisiaj je przetestuję. Będziemy jeździć i testować wasze ulubione jedzenie. Także nie przedłużajmy i zaczynajmy. Wrzucam bieg i jadę po policję. Uciekamy! I zaczniemy sobie od McDonalda! Ponieważ tam chyba mamy dwie albo trzy nawet opcje do zamówienia. Ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, jestem głodny, więc będzie to idealne śniadanie. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że słuchajcie, wyszła wiosna. Dzisiaj wiosna, świeci mi słońce, widzicie to? Słońce świeci nad nami. Zużywa nasze ciała. Co? Tyszka się dalej, nie śpiewaj tego! Prawie bym zapomniał, a tu macie najaktywniejszą osobę z mojego Instagrama. Jeżeli też chcielibyście pojawić się w filmie właśnie w ten sposób, to lajkujcie i komentujcie wszystkie zdjęcia oraz tipsy na moim Instagramie. A to wie ślicznie, dziękuję. W McDonaldzie widzę, że mamy trzy opcje. McFlurry bez posypki, ale z frytkami i do tego pokruszone ciastko słony karmel. Kto tak robi? Druga opcja to nowe frytki z posypką. No i trzecia opcja to jest shake waniliowy i podwójne espresso. I my to już kiedyś robiliśmy przy jakimś odcinku, tylko nie pamiętam jaki. Ale chcę to zamówić, ponieważ jest poranek, potrzebuję kawy i to będzie idealna kawa na dziś. Więc idziemy do McDrive. Dzień dobry, ja bym poprosił na pewno... Super, dziękuję. 59 zł za trzy w sumie pozycje, które będziemy testować. Całkiem nieźle. W ogóle to słońce dzisiaj jest cudowne, fajnie, ale zobacz, jak jesteśmy w cieniu, to przynajmniej mnie widzicie i wszystko jest ładnie ze światłem. A jak świeci nam słońce, to nie widać mojej twarzy. Ja nie wiem, jak my to, Kasia, ogramy dzisiaj. Nie będziemy nagrywać. Nie będziemy nagrywać w ogóle. To by chciał oglądać te filmy Rupińskiego, już naprawdę. Co to w ogóle jest? Dziękuję ci, nie? No to spadamy! Zacznijmy od tego, tak jak czytałem. Czyli pierwsze będziemy mieli McFlurry. Mamy McFlurry, które jak widzicie w środku jest bez żadnej posypki, więc mamy po prostu loda waniliowego. Do tego ciastko słony karmel, które pokruszymy. O, ono wygląda wyśmienicie. Ale pachnie ładnie. Nigdy nie jadłem tego ciastka, jest obłędne. Kocham ciastko. Ale ty nie miałeś to jeść. No wiem, już łączę. Przepraszam, ale to poniosło mnie. Kruszę ciastko. Dobra, mamy to i do tego frytki. Fu. Ja wiem, że można je maczać w tym po prostu, ale ja je tak dorzucę. Także Neska.xd poleciła mi McFlurry bez żadnej posypki z frytkami i pokruszone ciastko słone karmel. Mam frytkę, mam ciastko, próbuję. Pyszne. Naprawdę? Co ty wygadujesz? Frytki z lodami są obłędne. Jeszcze do tego dochodzi to ciastko słone karmel, które w ogóle idealnie pasuje do tego McFlurry. Jakby wow, to jest moje odkrycie, ja bym to chętnie zamówił ponownie. To jest dziwne. Ale to jest odkrycie. Podsumowując tą pozycję, ja zostawiam totalnie 5 na 5, spróbujcie sobie tego. Może jeżeli frytki dla was to już za dużo w lodach, to sobie po prostu weźcie McFlurry i wrzućcie to ciastko. Przechodzimy teraz do opcji numer 2, czyli nowe frytki z Maca. Wsypujemy frytki do torebki. Nazywa się to Mac Shaker Fries. Tu macie nazwę tego. I do tego dostajecie w saszetce posypkę. Jest to posypka o smaku śmietany z pieprzem. Wsypujemy to. I teraz to powinniśmy zamknąć i shake'ować. Shake it up, shake it up, Ej, wow, wyglądają fajnie. Ten pieprz się oblepił na tych frytkach. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, bo to są takie małe drobinki. Ale wygląda to naprawdę bardzo apetycznie. Uwaga, próbuję. Ej, nie wiem, czy mi przypomina to aż tak fromaż, ale są obłędne i są trochę jak makaron cytrynowy. Wow, moje ulubione frytki z Maca. Poza zakręconymi, przepraszam, no zakręcone są top 1 zawsze. Frytki Mac Shaker Fries z Maca 5 na 5. To już jest druga pozycja dzisiaj, którą oceniam 5 na 5. Moi widzowie mają gust, jeśli chodzi o jedzenie. Wy wiecie, jak to się robi. Przechodzimy teraz do ostatniej pozycji z Maca, czyli mamy teraz shake'a waniliowego z podwójnym espresso. Szkoda, że shake'a nie daje już w takim przezroczystym opakowaniu jak kiedyś, bo wtedy byście widzieli, co tutaj się dzieje. Czekajcie na sekundę. Wiem, że 60% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuję mojego kanału, także proszę zostaw czerwony przycisk, zajmie ci to 3 sekundy, a dla mnie naprawdę to dużo znaczy. 3, 2, 1, dzięki. Wracamy do filmu. W każdym razie mamy shake'a i mamy tutaj podwójne espresso. Czy mi się to zmieści w ogóle tu? Ja czuję, że to może być zaraz katastrofizacja. Uwaga, przelewam. Wow. Dobra, uwaga, próbuję. Shake kawowy, pyszne. Kiedyś u mnie w mieście w Makowie Mazowieckim była taka pani, która sprzedawała shake'i właśnie takie lodowe i był tam smak kawowy i to smakowało identycznie. Pyszne, 5 na 5, ponownie. Moi drodzy, jedziemy teraz do kolejnej miejscówki, czyli Starbucks. A to jest w galerii, więc będziemy musieli zmienić serię i jeździć z Dominikiem na chodź z Dominikiem. Może spaceruj z Dominikiem, co ty na to, Kasia? Nie, chodź. Nie, spaceruj z Dominikiem, fajne. Ja bym chciała chodzić z Dominikiem. No właśnie... Na pewno byś chciała ze mną chodzić? Spaceruj z Dominikiem! Dobra, Kasia mnie hejtuje, że ma być jednak chodź z Dominikiem, więc robimy drugą wersję dla tych, którzy chcą chodzić. Chodź z Dominikiem! Yeah! Słuchajcie, pajacowanie parkingowe.
strasznie głupi humor dzisiaj. Kasia, jak bosko dzisiaj wyglądasz, wow. Dawaj, zrób to. Fashion. Tap, model. Woo! Kolejna propozycja jest ze Starbucksa i wysłała nam ją Milik z Joe. I chodzi tutaj o strawberry and cream frappuccino z kawałkami czekolady. Ja ogólnie truskawkowe frappuccino już piłem ze Starbucksa, ale nigdy nie dawałem do tego czekolady, więc jestem ciekawy, jak to będzie smakowało. Także teraz lecimy to zamówić. Ja mam pytanie, czy macie nadal te strawberry and cream frappuccino? Super, to bym poprosił, tylko pytanie, czy możemy dodać do tego kawałki czekolady. Dobra, to super. Tylko na mleko. O nie, najgorzej. Smutek, żal i rozpacz. W Starbucksie brak kawałków czekolady. Co to oznacza? Nie udało nam się zamówić tego kawałka. Jestem niezadowolony, ale spokojnie, mamy coś w zamian. Na szczęście naprzeciwko Starbucksa jest bubble tea. Przebitka, tam, zbliżenie. Zoom, robimy zoom, leci zoom. Jest napis wielki, buble tea. Dokładnie tak. Więc Luxia wysłała nam bubble tea na bazie cytryny z żelkami winogronowymi i kuleczkami cytryna limonka. Brzmi orzeźwiająco, brzmi ciekawie. Idziemy sprawdzić ulubione bubble tea mojej pizki. Więc tak, będzie na zielonej z syropem cytrynowym. Małe nie wiem. Kuleczki cytryna limonka, ale widzę, że nie macie takich. Jest cytryna mięta. A, dobra, to weźmy i tak, i tak. No wygląda w sumie jak lemoniatka i fioletowe żelki winogronowe fajnie wyglądają w tym. Mi się to podoba. Mamy dodatek mięty, ponieważ jedne kulki były cytrynowo-miętowe, a drugie były limonkowe. Mamy po prostu odrobinę więcej mięty. Dobra, próbuję. Nigdy nie brałem bubble tea na bazie cytryny. Fajne, orzeźwiające. Chciałem powiedzieć, że nie jestem fanem tych żelek winogronowych, ale teraz zasmakowało jak te japońskie winogrono. Ej, dobre. Nie jest to moje ulubione bubble tea, ale dałbym takie mocne 4 na 5. Moi drodzy, jedziemy teraz do kolejnego miejsca, czyli KFC. Pokażmy pieska, Kasia, nagraj szybko pieska, piesek! Cześć piesku, dzień dobry! Chciałbym, żeby Blazik tak spokojnie jeździł samochodem. Jak wy ze mną jedzie samochodem, to jest... Ktoś napisał, żebym spróbował ryżu ze stripsami i z sosem sweet chili. Brzmi to dobrze. A druga opcja to jest w sumie deserek, ponieważ mamy opcję połączenia szejka czekoladowego z szejkiem o smaku masła orzechowego. Tego raczej nie da się zamówić, tylko trzeba wziąć dwa szejki i po prostu sobie zmieszać. Więc my w ten sposób to zrobimy. No może mi pani zmiesza pół na pół? No może zmieszę. No a wtedy nie będziemy marnować, tak? Powiedz, no, że to... bardzo prosisz. Bardzo proszę. Jeszcze raz powtórz. Bardzo proszę. O co? Dzień dobry, mam pytanie, czy jest nadal dostępny ten ryż ze stripsami? Duże? Może być mały. I do tego mam pytanie, czy jesteśmy w stanie pomieszać szejka czekoladowego z tym o smaku masła orzechowego tak pół na pół? Możliwe. Super, to bym poprosił, tak. Dziękuję. Mówiłeś pani ryż? Ryż. Ryż ze stripsami. Pani daje ze słoika normalnie masło orzechowe, ja to widzę. Ja myślałem, że to pani ma już zmieszane to. Pani dała jedną kulkę taką jak do lodów masła orzechowego i teraz daje szejka czekoladowego i jeszcze syrop czekoladowy. I do tego szejk waniliowy chyba idzie. Czyli dają jakby syrop i masło orzechowe i do tego jest shake i teraz mieszają. Widzicie? Ciekawe. Takie tajniki wam tu sprzedaję, bo ja tu widzę. Patrzcie, tak się prezentuje shake. Jak widzicie, tutaj gdzie niegdzie jeszcze jest czekoladka się przewija. Masło orzechowe się chyba zblendowało ładnie. Więc mamy shake'a. Czekamy jeszcze na ten ryż. Dobra, zacznijmy sobie od jedzenia. Tak to się prezentuje. Macie stripsy, które są oblane sosem, a pod spodem jest ryż. Ja to chyba jadłem kiedyś. Dobra, próbujemy. Bardzo dobre. Ja nie wiem, my dzisiaj lecimy same czwórki i piątki. To jest serio bardzo dobre. I delikatnie pikantne. Ryż ze stripsami oraz sosem sweet chili oceniam na 5, a teraz sprawdźmy, jak będzie smakował shake. Jak ogólnie wiecie, ja nie przepadam za masłem orzechowym, więc tu może być dla mnie ciężko, ale jest tu też czekolada, więc tego się trzymajmy. Oj, no nie. Prawie w ogóle nie czuję czekolady, tylko i wyłącznie masło orzechowe. Jak ktoś lubi masło orzechowe, to pewnie będzie mu smakowało, ale dla mnie to jest 2 na 5. Jedziemy, moi drodzy, w kolejne miejsce. Jazda do Max Burgers tym razem. Mamy tam jedną pozycję do przetestowania, więc ruszamy. Mamy kolejną propozycję od Dagi. Daga napisała, żebyśmy zamówili rywala z bekonem, ale bez sosu i cebuli. Zatrzymajmy się na moment. Ja rozumiem, bez cebuli, spoko. Cebula niepotrzebna, też czasami wywalam. Ale bez sosu? Burger bez sosu? No weź no. Witam, Max, czy mam napisane zamówienie? Dzień dobry, bym poprosił rywala z bekonem, ale bez sosu i cebuli. Zostawię czy sama kanapka? Sama kanapka. Pani do ciebie powiedziała, witam Max, a ty jesteś Dominik? Bez kitu? Pomyliła moje imię? Odbieramy nasze zamówienie. Czy ja dzisiaj gadam jak pajac cały dzień? Wow. Mamy piątek, to dlatego. Piątek, pajacowania początek. Dziękuję ci się. Do widzenia. Mamy naszego rywala z bekonem bez sosu i cebuli. I teraz będziemy go testować. Ta kanapka wygląda srogo. Ale pachnie grillem, czujecie to? Przyjemnie. Dobra, uwaga, próbujemy go. Smakowa jest naprawdę spoko. I w sumie, przez to, że jest i ser i... To jest nadal jakiś sos. W tej sałacie chyba. Nie brakuje mi sosu. Jest spoko. I że nie ma cebuli też na plus, bo ja bym pewnie ją wywalił. No ale nie jest to mój ulubiony burger. No sorry, Daga, no twój może być ulubiony, mój nie jest. Dałbym może 4 z minusem. Bo ogólnie jest smaczny, ale coś mi w nim nie gra. I chyba to jest smak tej wołowiny. Zazwyczaj w tej serii na koniec jeździliśmy do Burger Kinga albo kiedyś do Pizza Hut. A teraz mamy inaczej, ponieważ będziemy
jechać do Domino's Pizza. Tam mamy pizzę, którą zaproponowała mi również jedna obserwatorka, więc ją przetestujemy. Ale zanim to jeszcze wam tylko powiem, jaka to jest pizza. Ja mówiłem, że to od obserwatorki, a to jednak obserwator. Fifek 83. Jeśli chodzi o pizzę, to w Domino's Pizza carbonara. Sos jakiś mango, więc idziemy wziąć carbonara. Tu jest Dominik, a tu jest Domino's, bracia. Dobra, słuchajcie, pizza carbonara zamówiona, sos mango habanero również. Ja w ogóle lubię takie sosy, więc mam nadzieję, że będzie mi smakował. Także czekamy teraz jakieś 10-15 minut i będziemy jeść w aucie, żeby tutaj nie słuchali, jak nam nie zasmakuje. Dobra, mamy sos mango habanero, który wygląda jak dżem pomarańczowy, ale mamy tutaj najważniejszy element dzisiejszego dnia, czyli pizzę. No i szczerze mówiąc, pizza carbonara. Nigdy w życiu takiej pizzy nie jadłem. Ja jestem prosty chłopak, ja jem pepperoni. Jakby to jest najprostsza pizza ever, oprócz margarity oczywiście. No a carbonara, ja nawet nie wiem, co w niej jest. Ja przecież nie dam rady tego zjeść nawet. Tu jest masakryczna duża ilość sera. Są pieczarki, jest cebula i jeszcze bekon. Do tego sos mango nie pasuje mi to. Mój obserwatorze, coś ty wymyślił. A może to jest jakiś prank na mnie? Czaisz, jakby ludzie sobie robili w ogóle pranka na mnie? I mi pisali jakieś głupie rzeczy? Róbcie a ja bym proszę, to testował? Proszę. W każdym razie spróbujmy tej pizzy, bo jestem ciekawy. Ale ja pachnie, śmierdzi. Za dużo. Okna w dół! No i już tyle się... dzisiaj zjedliśmy, że ja już nie mogę ja po nie prostu. Mogę patrzeć to, czego ja nie dojadałem, to Monika z Kasią jazda. Dobra, uwaga, próbujemy. Ja nie lubię takich pizz, ja chyba jednak wolę pepperoni. Spróbujmy z tym sosem. To mnie zaskoczyło. Ten sos na maksa do tego pasuje. Jest bardzo intensywny ten sos w smaku i pikantny. Sosem mi o wiele bardziej smakuje. Podsumowując, pizza sama w sobie dałbym takie szczerze 2/5, bo ja nie przypadam za takimi pizzami i ta mi nie do końca smakowała. Ale z sosem było to już o wiele lepsze, ale nadal jest to chyba najsłabsza pozycja dzisiejszego dnia. Czyli 3,5/5. No nie jest to po prostu mój smak. Jakby ja domyślam się, że komuś może to na maksa smakować, to na przykład Monice pizza sama w sobie też smakuje, bo je. Miami, miami. Powiedz, że miami, miami. Pyszna. Ale dzisiejszym największym zaskoczeniem dla mnie to chyba są McFlurry z ciastkiem, słony karmel i frytkami. To było naprawdę pyszne. No i frytki z maka, które testowałem po raz pierwszy. Także dzięki za dziś i widzimy się w kolejnym. Bye!